leciał, kiedy doświadczasz ciała, kiedy zwracasz uwagę ku ciału, wtedy pojawia się inny stan świadomości. Pojawia się spokój. Spokój, który jest najwyższą formą szczęścia. Tym właśnie jest medytacja i na to staram się zwrócić uwagę na tych naszych spotkaniach. Dziś chciałem wam opowiedzieć taką historię o pewnym mistrzu zen i samuraju i nawiązać jak gdyby właśnie tą opowieścią do tego, czym jest medytacja, ale też chciałbym jak gdyby również nawiązać do czegoś przeciwnego, do tego, czym jest właśnie taki stan, w którym umysł bardzo szaleje, często jest uzależniony od jakichś środków zmieniających świadomość. Dawno, dawno temu, gdzieś w odległej Japonii, do wielkiego, znanego mistrza zen przyszedł samuraj i zadał mu pytanie, czym jest niebo, a czym jest piekło. I mistrz zen spojrzał się na niego, spytał się, kim ty jesteś? On mówi, jestem samurajem. On mówi, ty samurajem? Z taką czerwoną, pijacką mordą? I wtedy samuraj wyciągnął katanę. A mistrz zen mówi, tym właśnie jest piekło. I samuraj to zrozumiał. Emocje odeszły i powoli schował katanę, czyli ten miecz z powrotem schował do pochwy. A mistrz mu mówi na to, tym właśnie jest niebo. I faktycznie jak gdyby tłumacząc tą historię, jeśli jest w nas ta świadomość, która nie jest zakłócona poprzez jakieś emocje, to kiedy pojawia się coś w przestrzeni, w naszej percepcji, okazuje się, że jesteśmy w stanie się na to otworzyć, nie? Kiedy ulegamy emocjom, nawet często nie mamy tej świadomości, że jesteśmy w jakichś emocjach, że jesteśmy w złości, że jesteśmy w jakiejś obawie. A kiedy mamy tą świadomość, to okazuje się, że kiedy przychodzą te emocje, kiedy wiemy, jaki ruch możemy wykonać w medytacji, żeby się na to otworzyć, okazuje się, że jesteśmy w stanie to przyjąć i okazuje się, że ten komfort życia wtedy się bardzo zmienia. Ja, czyniąc może historię krótką, powiem może tyle, że miałem trudne bardzo dzieciństwo. Któż nie miał trudnego dzieciństwa? No ale tak już skracając historię, miałem trudne bardzo dzieciństwo i szukałem gdzieś zawsze jakiegoś czy takiego alternatywnego świata, czy ucieczki od tej rzeczywistości. I w pewnym momencie z mojego życia odnalazłem coś takiego jak zbawcza siła alkoholu.
Pomimo tego, że piłem już wcześniej alkohol, nie wiem, pierwszy raz się napiłem może pod koniec szkoły podstawowej, ale generalnie chyba dopiero zacząłem pić alkohol, tak, nie wiem, no imprezowo raz w tygodniu, no to już była szkoła średnia, może nawet gdzieś połowa szkoły średniej, ale dopiero mając jakieś 20, nie wiem, 3 lata chyba odkryłem, że mogę się napić alkoholu rano, a kiedy się napiję rano alkoholu, ale nie dużo, tylko właśnie tak, żeby się wprawić w stan rauszu. To odchodzą mi wszystkie kompulsje, odchodzi wstyd, odchodzą zahamowania i wtedy staję się kreatywny i mogę swoim życiem zarządzać. I pamiętam, to był taki moment w moim życiu, że mieszkałem w Niemczech i miałem taką trudną sytuację, chciałem otworzyć firmę, a w zasadzie otworzyłem firmę taką małą, ale nie mogłem znaleźć kontrahenta, chciałem pracować jako podwykonawca i miałem dużo z tym problemów, w zasadzie nie umiałem sobie z tym poradzić. No ale właśnie, odkryłem w tym okresie wspaniały alkohol, który zdjął ze mnie wszystkie problemy, wszystkie zahamowania, uczynił mnie przebojowym, kreatywnym. No i faktycznie udało się. Otworzyłem taką, w zasadzie utworzyłem z takim Niemcem spółkę taką partnerską. Zaczęliśmy współpracować. Powstały duże firmy w Portugalii i fajnie to się wszystko zaczęło kręcić. I to się kręciło z tego powodu, że ja sobie rano rauszowałem, że się tak wyrażę. I to było super. To było naprawdę super. Każdemu bym to polecał z podobnymi kłopotami, jak ja miałem na tamten czas, bo to było coś, co pozwalało mi żyć w społeczeństwie normalnie. Ja miałem takie miałem problemy z sobą, że wiecie, dziś to jest dla mnie no takie też może już niezrozumiałe, ale pamiętam, że wstydziłem się samemu pójść do baru, do restauracji, bo miałem takie wrażenie, że wszyscy się na mnie patrzą, że jak ja się zachowuję i to było dla mnie autentycznie trudne, strasznie. I nawet jak się umawiałem z kolegami, nie, że mieliśmy sobie tam popić, gdzieś tam jakiś piąteczek, coś tego, nie, to zawsze tak kombinowałem, żeby nigdy pierwszemu nie przyjść na to spotkanie, żeby broń Boże nie siedzieć przy tym stoliku samemu. Nie? Więc dużo miałem z sobą kłopoty, alkohol mi w tym bardzo, bardzo, bardzo pomógł, a potem... No właśnie, potem się nie zorientowałem, ale alkohol działał tak potajemnie, że okazało się, że w ten wspaniały stan rauszu coraz trudniej mi jest wejść, bo się okazywało, że ja muszę wypić coraz więcej alkoholu. Tolerancja się zaczęła zmieniać, że ja muszę wypić coraz więcej alkoholu. No, a jak musiałem wypić więcej alkoholu, to już to nie był rausz, tylko to już to było pijaństwo. Ja zacząłem robić błędy, zacząłem zapominać, zacząłem podejmować głupie decyzje, coraz głupsze. No, aż doprowadziłem do tego, że w zasadzie, no tak też krótko ujmując sprawę, że alkohol wszystko to, co mi dał, to zabrał, a potem zaczął zabierać z nawiązką. Coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Nie? Aż doszedłem do takiego momentu, że stanąłem pod ścianą, bo nie wiedziałem, co mam zrobić. Miałem już tą świadomość, że alkohol na mnie źle działa, że alkohol był złym pomysłem, że picie alkoholu pogorszyło generalnie mój stan na tyle, że w ogóle, no mało, że przestałem już w ogóle w tym społeczeństwie funkcjonować, to i miałem bardzo dużo konsekwencji z powodu picia alkoholu. I gdzieś
pojawiła się taka świadomość, może najpierw informacja, że mam problem z alkoholem. Najpierw doszła do mnie taka informacja, że tak, że faktycznie, że ja chyba mam problem z alkoholem, nie? Że jednak normalni ludzie, w sensie przeciętni ludzie, nie? Że tak często nie używają alkoholu, a szczególnie może nawet zwróciłem uwagę na to, że jeśli używają ludzie, którzy no, nie są alkoholikami, to raczej go wykorzystują w innych sytuacjach niż ja, bo ja ten alkohol potrzebuję do tego, żeby pójść do urzędu, żeby załatwić interes, nie? A tu się okazuje, że no, ci ludzie, którzy nie są uzależnieni, zupełnie inaczej z tym alkoholem działają, nie? Więc najpierw przyszła taka wiedza i przyszedł taki dyskomfort picia alkoholu, bo już gdzieś mi się obijało, gdzieś po głowie, że jestem alkoholikiem, nie? To też tak chyba trudno przed sobą samym przyznać na początku, przynajmniej, nie wiem, jak chodzę na meetingi, to nieraz słyszę, że nieraz ludzie z tym mają problem, żeby przyznać przed sobą, że są alkoholikami, czy mają problem z jakąś daną używką, nie? No i na początku ten komfort picia straciłem, co było takie już w ogóle dobijające, bo to już żadnego ratunku nie było, nie? No a potem przyszła taka świadomość, nie? Że to jest alkoholizm i że muszę to przerwać, że mam trzy drogi. Dowiedziałem się, że mam trzy drogi, że alkoholik może mieć tylko trzy wersje przyszłości. Grób, śmierć, czyli druga to wariatkowo, trzecia to więzienie. Nie ma czwartej. I wtedy postanowiłem rzucić alkohol. Przestałem pić. No też nie chcę jak gdyby opowiadać wam tutaj długich historii o sobie, żeby was nie zanudzać, bo nie chodzi tutaj tak naprawdę o mnie, nie tylko siebie daję jako przykład, nie? Przestałem pić, zacząłem, no chodziłem na terapie NFZ-owskie, to były dawne lata, więc oni tam krzywo się w ogóle na anonimowych alkoholików patrzyli. Dzisiaj chyba to się bardzo zmieniło. W każdym razie no, byłem na takich terapiach NFZ-owskich. Tam powiedziano mi, że jestem takim przypadkiem, że nic mi nie pomogą, że może ty iść do tych anonimowych alkoholików, którzy wtedy byli postrzegani jako jakaś taka podziemna mafia, która się tam modli do Boga przy świeczce i jakieś takie tajemne towarzystwo. Różnie ludzie sobie to wyobrażali, nie? Nawet straszono nas. To były takie czasy, że nawet nas straszono anonimowymi alkoholikami na terapii, ale ciekawiło mnie to bardzo i nawet chyba z radością przyjąłem taką informację od tego mojego terapeuty, że jestem taką osobą, no, która no, jak gdyby ma już teraz takie, no, od terapeuty uprawnienia do tego, żeby zapukać do anonimowych alkoholików. Poszedłem na pierwszy meeting, bardzo serdecznie mnie tam przyjęto i to była niesamowita zmiana w moim życiu, ponieważ pić potrafiłem przestać sam, natomiast no właśnie, nie wiedziałem co dalej, I anonimowi alkoholicy bardzo, bardzo mi pomogli od strony takiego wsparcia, takiej siły, którą dostałem na początku, która bardzo mi była potrzebna. Szczególnie przemawiały do mnie osoby, które przychodziły na meetingi i mówiły, że nie piją pół roku, rok, półtora roku i że w tym okresie czasu
porobiły się w ich życiu niesamowite rzeczy, cuda, bo to były osoby, które naprawdę były przyciągnięte po betonie. Opowiadały na przykład, że zostały niby ta seria takich pseudoprzypadków, że w więzieniu siedział i doszedł do wniosku, że nie chce żyć tym życiem, że on chce przestać pić. Poprosił swojego opiekuna o to, że on chce terapii. Został skierowany do takiego więzienia, gdzie jest terapia. Tam z kolei na tyle był oddany tej terapii, że jego opiekun wystąpił o jakąś zgodę do tego, żeby w ogóle on dostawał przepustki, żeby mógł wychodzić na otwarte mityngi, a potem w ogóle się chyba nad nim prokurator jakoś ulitował, że mu zrobili w ogóle zawieszenie, przypatrywali się. No i w ogóle takie słyszałem opowieści, że ludzie, którzy no właśnie byli pozamykani w więzieniach, mieli wyroki i nie mieli żadnych przyszłości w zasadzie od strony takiej, gdyby usiąść i pomyśleć, no dobrze, no co ja mogę zrobić z tym, nie? Okazywało się, że poprzez sam fakt, że przestawali pić, w ich życiu zaczęły zadziewać się rzeczy wręcz takie no niesamowite właśnie, że kogoś z więzienia prokurator się tam zlitował, ale zobaczył, że pracuje, nie, i tak dalej. Pamiętam, wiele takich osób było, a jedną to pamiętam dokładnie, jak to była niesamowita historia, bo on bardzo długo w więzieniu siedział i olbrzymie potem sukcesy w anonimowych alkoholikach odnosił w sensie trzeźwienia, jak życie swoje fajnie układał, bo siedział w więzieniu ponad 20 lat, więc bardzo był odizolowany od społeczeństwa, a mimo to potrafił się dzięki terapii, dzięki anonimowym alkoholikom, dzięki meetingom na tyle rozwinąć, że fajnie w to społeczeństwo wszedł, znalazł dziewczynę, stworzył bardzo udany związek. Więc naprawdę, jak słyszałem te opowieści, właśnie tych szczególnie, nie tych takich, którzy już długo trzeźwieją, ale tych, którzy krótko trzeźwieją, to oni dali mi tą nadzieję, taką szansę, że może coś się w moim życiu jednak zmieni, bo tak sobie myślałem, że nie, że no kurde, że ja to już mam tyle tych konsekwencji w moim życiu, tyle tych tragedii się zadziało, że w zasadzie tak, no chciałem wytrzeźwieć, ale nie wiedziałem w zasadzie co potem, nie? Więc od tych ludzi otrzymałem bardzo dużo takiego wsparcia i nadziei na to, że sobie pomyślałem, kurde, jak im się udało, to może mi też, tym bardziej, że nie mam alternatywy, bo co w zasadzie mogę zrobić, nie? Mogę jeszcze tylko sobie łeb dać, nie? Więc postanowiłem spróbować wytrzeźwieć i chodziłem na te meetingi i bardzo mi meetingi dużo dawały, bardzo mi dawały dużo wsparcia, takiej nadziei i odnalazłem no właśnie, w programie anonimowych alkoholików odnalazłem dla mnie dwie takie najważniejsze rzeczy, dwa takie najważniejsze punkty. Jednym to jest zgoda na siłę wyższą, jakkolwiek ją rozumiemy. I tutaj nam się kłania medytacja, zgoda, otwartość, albo jeśli ktoś jest wierzący, to wtedy wiara w Boga, oddanie też Bogu, a nie moja wola, nie? Czyli to jest to samo, nie? Można powiedzieć, czy to jest medytacja, czy to jest wiara. I tak samo u anonimowych alkoholików to też jest, nie? Że mamy tą zgodę, tą otwartość na wolę siły wyższej, jakkolwiek ją rozumiemy, jakkolwiek sobie ją wyobrażamy. I druga bardzo ważna rzecz to była uczciwość względem siebie samego. Te dwie rzeczy, nie? Uczciwość względem siebie samego, czyli możemy przełożyć to na medytację, że no to jest świadomość, prawda? Że to jest po prostu świadomość. Nie chodzi mi o tą uczciwość, tak jak mówię, o to kasowanie biletów w autobusie, aczkolwiek no, nie namawiam nikogo, żeby jeździł na gapę, ale chodzi mi o ten rodzaj uczciwości, że kiedy nie kasuję biletu, to mam świadomość, że nie kasuję i nie racjonalizuję, że bo zła komunikacja, bo rząd nie taki, albo to, albo tamto i tak dalej, nie?
tylko jest po prostu świadomość tego, nie? To były takie dwie bardzo takie ważne rzeczy, które odkryłem i których się mocno trzymałem. I wiecie, bardzo mi program anonimowych alkoholików pomagał. Chodziłem na meetingi, ale w pewnym momencie miałem takie wrażenie, że stanąłem. Że stanąłem w miejscu. Że chodzę na meetingi i nic się nie dzieje. I nie mogłem tego zrozumieć, bo myślałem, że będzie progres, że to jest program, że będzie coraz lepiej. A tu się okazało, że okej, przestałem pić. Dzięki temu, że w trzeźwości wytrwałem jakiś czas, to minęły te wszystkie konsekwencje mojego picia. Musiałem stawić im po prostu czoła. Niektóre same zniknęły, innych musiałem doświadczyć, nie? Więc tutaj jak gdyby to życie, ta sfera, którą sobie zrujnowałem w życiu, mi się odbudowała, no bo nie piłem, więc nie wchodziłem w jakieś tragedie. Ale z drugiej strony nie czułem się jakoś specjalnie szczęśliwy, nie czułem się wyluzowany, wciąż wchodziłem w złość, a z tym chyba najwięcej miałem problemu ze złością. I miałem takie oczekiwanie, że właśnie ten program, bo tam mamy w którymś, jest mowa w naszym programie o tym, że w końcu dochodzimy do duchowego oświecenia. I gdzie to duchowe oświecenie? Gdzie to duchowe oświecenie? No i zacząłem się przyglądać meetingom. Męczyło mnie to, że jak pojawiam się na meetingu, no to już mam różnych znajomych. Oni oczywiście na tym meetingu chcą ze mną pogadać, często podczas meetingu. Więc mało już z tych meetingów korzystałem. Szukałem takich meetingów, gdzie mnie nie znają, gdzie nie będę miał towarzystwa, żeby jak najwięcej korzystać. Ale cały czas miałem wrażenie, że to jest za mało. I przyznam się, że ja po prostu miałem takie odczucie, że meetingi mi już nic nie dają i przestałem na nie chodzić, chyba po jakichś 7 latach. Natomiast ja równolegle z rozpoczęciem zaprzestania picia rozpocząłem medytację. Dowiedziałem się, że jest coś takiego jak medytacja. W zasadzie to już dużo wcześniej wiedziałem, próbowałem jeszcze jak piłem medytować, nie? Ale trudno mi te lata liczyć jako medytację, nie? Ale to już były poszukiwania gdzieś tam jakiegoś takiego wyzwolonego umysłu, nie? No i znalazłem sobie taką najsurowszą szkołę Zen, Rinzai, i byłem takim wojownikiem ostro nastawionym na tą najwyższą nagrodę, żeby wyzwolić w końcu się z tych okowów umysłu, z tych wszystkich ograniczeń, z tych wszystkich kompulsji, z tych wszystkich wstydów, zahamowań i tak dalej, i mieć to wieczne szczęście. No i przyczepiłem się mocno do medytacji i w zasadzie ja tutaj wam opowiadałem o tej drodze meetingowej, nie? Ale ja równolegle cały czas szedłem drogą medytacji. Należałem gdzieś chyba przez półtora roku do tej sangi, o której mówiłem, ale potem od niej odszedłem i medytowałem już sam. I bardzo dużo energii wkładałem w medytację. I gdzieś chyba doszedłem do wniosku, że medytacja daje mi chyba więcej niż meetingi. Aczkolwiek też nie widziałem jakiejś takiej dużej zmiany. Ale medytowałem. W zasadzie się nic nie działo przez wiele lat.
I no też długa historia, nie? O tym, jak medytowałem, gdzie w moim życiu tak się zadziało, że no można powiedzieć, że straciłem mieszkanie, nie miałem gdzie mieszkać, mieszkałem przez parę lat w piwnicy, tam miałem dobre warunki, żeby medytować, było cicho. Tam, ta piwnica to nie była taka, no to była komfortowa bardzo piwnica, bo była tam woda, więc to nie jest jakiś taki hardcore, nie? Ale faktycznie piwnica, nie? I dużo spokoju takiego i też chyba poszukiwania tej najlepszej z medytacji, bo o tylu rodzajach medytacji słyszałem, nie? I próbowałem z całej siły złapać to, co należy puścić, o czym nie wiedziałem, nie? I też dużo wysiłku wkładałem w medytację. I też pewien przypadek, chyba to, że tak mocno postawiłem na medytację i tak bardzo byłem w tym gorliwy, też doprowadziło to do tego, że znalazłem się w szpitalu z tego powodu, że taką wysiłkową medytację przez wiele lat prowadziłem codziennie. I w szpitalu dopiero uzmysłowiłem sobie, podłączony pod tą całą aparaturę, która ukazywała, że mam bardzo wysokie tętno i wszystkie pomiary są nie tak. Ja tej aparatury nie widziałem, słyszałem tylko te popiskiwania. Nade mną były różne osoby, nie wiem, bo wszyscy byli na biało ubrani, więc nie wiem, czy to były pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni, nie wiem, kto tam był, dawali mi jakieś zastrzyki. Ja tak jak... Ja się patrzyłem po ich twarzach, nie? Bo to po twarzach lekarz nie zawsze prawdę ci powie, nie? Ale jego twarz może prawdę zdradzić, nie? To tak jak ze stewardesą, która mówi, że wszystko jest okej, nie? Ale między sobą, jak stewardesy się porozumiewają, to one wiedzą, czy naprawdę jest z samolotem wszystko okej, nie? I tu miałem podobną taką historię, gdzie widziałem, że nie bardzo sobie radzą i uzmysłowiłem sobie, że to ja. Że to ja wysiłkiem woli po prostu chcę zmusić się do tego, żeby umysł opanować, żeby umysł ułożyć w jakiś sposób, nie? I to było niesamowite, bo kiedy sobie to uzmysłowiłem, to dosłownie nie wiem, w przeciągu, nie wiem, no 5 minut oni mnie stamtąd w ogóle wypuścili, bo od razu wszystko, wszystkie te wysokie jakieś, no na przykład ciśnienie, wiem, że tam od razu spadło ciśnienie, spadło razem z tętnem, te pomiary wszystkie zaczęły wracać do normy, jak zrobiłem zupełnie odwrotny ruch, ruch, w którym otworzyłem się po prostu na ten cały ból i od tamtego momentu, aczkolwiek to jeszcze nie było wyzwolenie, nie, ale od tamtego momentu w końcu odkryłem, czym jest medytacja. Odkryłem, że cały w zasadzie czas, czasokres, o którym wam opowiadam, żyłem w takim przeświadczeniu, że medytacja to podobnie właśnie tak jak tutaj nie picie alkoholu, że to jest zaniechanie, że to jest zaniechanie i że to najlepiej na siłę, że to na siłę, nie? A tutaj się okazało, że nagle odkryłem, że medytacja wcale nie jest czymś, co wcześniej mi w tym surowym Zen Rinzai ukazano jako coś, w co mam wkładać olbrzymi wysiłek, okazało się, że ta medytacja może być czymś fantastycznym, jeśli zupełnie inaczej ją potraktuję. Jeśli te wszystkie emocje, te wszystkie niewygody, te wszystkie
przeszkadzajki, jakkolwiek to nazwiemy, jeśli po prostu je przyjmę, jeśli się na nie otworzę, jeśli się rozluźnię. Tak jak dzisiaj mówiłem na początku spotkania, żebyśmy rozluźnili ciało. I to jest niesamowite, o tym już wam wiele razy mówiłem, ale chciałbym to bardzo mocno dzisiaj jeszcze raz podkreślić, że chciałem powiedzieć my ludzie, ale tak się zastanawiam, że chyba wszystkie zwierzęta, a może nawet też rośliny odczuwające istoty, nigdy się nad tym jakoś nie zastanawiałem. Ale no, przynajmniej my ludzie mamy ten odruch, że kiedy się potykamy, kiedy się przewracamy, kiedy ktoś chce nas uderzyć, to zaciskamy mięśnie, nie? Żeby chronić się, ściskamy mięśnie, nie? Przy upadku, nie? Żeby jak najmniej było tych obrażeń. Ale niestety, kiedy dzieje się w naszym życiu coś takiego, czego nie chcemy, to zachowujemy się dokładnie tak samo, że nie chcemy tego czuć. Nie chcemy czuć złości, nie chcemy czuć przykrości, że ktoś nam zrobił jakąś przykrość. Nie chcemy czuć się źle i często te emocje właśnie staramy się wyprzeć w bardzo różny sposób. Albo koncentrując się na pracy, uciekając w pracę. Albo właśnie tak jak w moim przypadku, ja uciekłem po prostu w alkohol. Odciąłem się od tego bólu alkoholem i na pewien czas faktycznie ten alkohol mi pomógł. Ja tylko nie wiedziałem, że potem będzie taka tragedia. Pomógł mi dlatego, że udało mi się jak gdyby odciąć od tego, nie? Natomiast odkryłem, że nie można się zmienić. Nie można, tak, no wiem, że może teraz mówię kontrowersyjne rzeczy, bo mamy teraz, nie wiem, całe szkoły, sposoby powstają na temat tego właśnie, jak się udoskonalić, różnych coacherów i tak dalej, ale cóż, no musicie pamiętać o tym, że nie jesteśmy w stanie zmienić charakteru pisma, charakteru chodu, nie jesteśmy w stanie zmienić tak naprawdę naszej osobowości, że to, co odziedziczyliśmy w genach po naszych rodzicach, te wszystkie zdarzenia, które się zadziały w naszym życiu, włącznie z dniem dzisiejszym, prawda, kształtowały nas i jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Oczywiście nigdy nie jesteśmy stabilni, zawsze jesteśmy trochę inni, nigdy nie ma danego momentu, żebyśmy byli dwa razy tacy sami, tak samo się tak naprawdę czuli, nie? Więc to się trochę zmienia, ale jak gdyby główny rys taki charakterologiczny, osobowościowy, powiedziałbym, że pozostaje nam do końca życia taki sam. Jeśli ktoś ma tendencję do agresji, załóżmy do przemocy, to najprawdopodobniej takie uwarunkowanie pozostanie mu do końca życia. To jest zła nowina. Dobra nowina jest ta, że okazuje się, że można nauczyć się z tym żyć. Kiedy jesteśmy świadomi, kiedy pojawiają się takie emocje, kiedy pojawia się ta niewygoda umysłu, kiedy pojawia się taki stan, w którym po prostu nam jest ciężko i chcemy się przed tym światem gdzieś schować, obronić, nie? To jeśli wiemy, czym jest medytacja, to możemy wykonać ten odwrotny ruch, który jest ruchem otwarcia, ruchem przyjęcia, ruchem doświadczania tego, co się właśnie pojawia. No i tak jak wielokrotnie mówiłem, no potem sami już w medytacji odkrywacie, o ile właśnie umiecie przeskoczyć ten moment, nie, żeby puścić tą medytację wysiłkową, o której teraz tyle słyszę w internecie, o utrzymywaniu świadomości, uwagi na oddechu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie. O ile umiecie odpuścić ten wysiłek i przyjąć to, co życie niesie, po prostu takim, jakie jest, nie, doświadczać tego, być otwartym na to, no to dzieje się coś takiego, że po prostu
ta niewygoda znika. Wygląda to w ten sposób, że kiedy pojawia się emocja, od strony praktycznej teraz mówię, że kiedy pojawia się emocja, kiedy my w dniu, w takim codziennym, szarym dniu, jak to się popularnie mówi, nie wiem dlaczego on ma być szary, ale okej, niech będzie w tym codziennym, szarym dniu. Kiedy jest świadomość ciała, to ciało jest takim papierkiem lakmusowym, bo wszystko, co czujesz, pojawia się w ciele, nie na zewnątrz. Więc jeśli czujesz, jeśli masz świadomość swego ciała, nie, to masz również świadomość tego, czy ono jest spięte i czy tam pojawia się jakiś ból, nie? Kiedy jest spięte, to masz tą możliwość, żeby się od razu rozluźnić, żeby się rozluźnić, bo spięcie już sugeruje, że zaraz przychodzi myśl z emocją. W zasadzie już się pojawiła, tylko jeszcze w nią nie weszliśmy. Myśl i emocja jest tym samym. Myśl nie jest różna od emocji. Nie ma myśli, która nie wywołuje emocji, ponieważ mamy jak gdyby z różnymi rzeczami związane różne nasze doświadczenia. Wszystko, co znamy, co poznaliśmy, czego doświadczyliśmy, nauczyliśmy się, co to jest i mamy jakieś związane z tym uczucia, nie? Kiedy powiem zielony las, każdy z nas sobie ten zielony las wyobrazi troszkę inaczej i będzie miał troszkę inne z nim wspomnienia i troszkę inne odczucia. Jeśli ktoś lubi las i mieszka w lesie i spaceruje i to jest dla niego frajdą, zbiera grzyby i tak dalej, no to las pewno mu się kojarzy z czymś bardzo fajnym, miłym, spokojem i tak dalej, ale jeśli komuś w lesie się stało coś złego, no to też na słowo las, nawet w tak zwanej podświadomości, o ile coś takiego w ogóle jest, czemu raczej nie, no w nieświadomości bym powiedział, nie? W nieświadomości pojawia się to odczucie, nie? Lasu, zielony las. Im dłużej zaczniemy mówić, im więcej zaczniemy wymieniać tych rzeczy, tym jak gdyby bardziej obfite pojawia się w nas odczucie, nie? Odczucie. I to odczucie jest subiektywne. Ja będę miał inne, Waldek będzie miał inne, ktoś inny będzie miał inne to odczucie, nie? Na te same nazwy, nie? I teraz, kiedy te odczucia są miłe, to, no to jest fajnie, bo my lubimy, jak jest miło i lubimy tego doświadczać i nie ma problemu, nie? Gorzej, jak one są niemiłe, jak my nazywamy je niemiłymi. I problem leży w tym, że my tych niemiłych nie chcemy doświadczać, że chcielibyśmy te miłe doświadczać. Ale okazuje się, że kiedy się przed tymi niemiłymi nie bronimy, tylko jak to już nawet starzy psycholodzy dawno temu trąbili, że nie wolno emocji wypierać, tylko trzeba je przeżywać. Nie, kiedy potrafimy się na nie otworzyć, to dzieje się taka fajna rzecz, której właśnie uczymy się tutaj, medytując, podczas medytacji prowadzonej, czy no w ogóle medytacji statycznej. Uczymy się otwierać na wszystko to, co się pojawia. Jasne, na początku jest może to trudne, bo w to może trzeba włożyć siłę i ta medytacja staje się nagle taka trochę siłowa, nie? Ale kiedy przychodzi to zorientowanie, że no właśnie, tylko może trzeba być trochę takim masochistą, a przede wszystkim chyba odważną osobą trzeba być w stosunku do siebie samego, nie? Bo kiedy przychodzi złość, nie? Właśnie, to jest takie. Większość z was, no, ma to już przetrenowane, ale jeśli ktoś z medytacją nie miał nic wcześniej do czynienia, nie, tak głębiej, to dla niego to może być bardzo ciekawe doświadczenie. Jak to jest, jak przychodzi do mnie złość? Jak ja się czuję? Gdzie ta złość się pojawia? Czy ona się pojawia tylko w głowie? A może odwrotnie, pojawia się tylko w brzuchu,
a może pojawia się w całym ciele, jak ona dokładnie smakuje, jak smakuje niechęć, jak smakuje każde inne odczucie, którego nie lubię. I okazuje się, że dzieje się tutaj niesamowita rzecz, kiedy doświadczamy, kiedy pozwalamy sobie właśnie doświadczać tych emocji, których nie lubimy. Dzieje się coś takiego, że ta emocja nieraz potrafi nawet wzrosnąć i tu może się pojawić lęk. Jak się pojawi lęk, to może się pojawić znowu blokada, dlatego to może być na początku trochę trudne, nie? Ale jeśli jest ta otwartość, to przychodzi emocja, ona się nawet potrafi, tak jak powiedziałem, troszkę wzmocnić, prezentuje się i nie ma bata. Ona odchodzi. Musi odejść. Odchodzi. Przemija. Wypala się. Tak samo jak radość czy śmiech z kawału, który no właśnie ci ktoś odpowiedział. Śmiejesz się jakiś czas, ale nie śmiejesz się cały dzień, nie? Więc tak tutaj jest i podobnie z tymi emocjami, które nazywamy negatywnymi. Tak naprawdę nie ma negatywnych emocji. Są emocje, które, i to też subiektywnie przecież, które lubimy lub których nie lubimy. Jeśli by w głębiej w ogóle w to wejść, nie? Może się okazać, że jesteśmy tak zakłamani przed samymi sobą, nie? Że tak naprawdę odkrywamy, że wcale nie chcemy się dobrze czuć. Że jeśli mamy już 30, 40, 50 lat, my kochamy się źle czuć, bo lubimy tylko ten stan i w nim się bezpiecznie czujemy. A jak czujemy się szczęśliwi, no to tak, to czujemy się szczęśliwi, ale tylko przez chwilę, nie? Bo wracamy, to jest taka never ending story, że zataczamy nałogowo, z powrotem do tego miejsca, z którego wyszliśmy, ponieważ paradoksalnie to miejsce znamy najlepiej i w nim się bardzo bezpiecznie czujemy. I tu jest ten problem, że ludzie, nawet jeśli słyszą o tej drodze i nawet jeśli próbują coś zrobić, nie, to próbują się otwierać na emocje, jak próbują otworzyć się na lęk, na strach, na złość, poczuć, jak to smakuje, to no, tu też jest pułapka, bo próbują to obserwować, próbują to kontrolować. Jak będziesz kontrolować, no to wtedy podsycasz to, nie? Jeśli przychodzi złość i myślisz o powodzie złości i słyszysz o tym, że masz się na to otworzyć, no to się otwierasz, próbujesz z tą złością być, bo tak na przykład usłyszałaś, że z tą emocją należy pobyć, że należy się na nią otworzyć, że ona może troszkę wzrosnąć, potem się zaprezentuje i odejdzie, nie? I obserwujesz i czekasz, kiedy ona odejdzie. I ona wtedy nie odejdzie, ponieważ cała koncentracja umysłu jest właśnie na podsycaniu całego działania umysłu i tej całej konstrukcji. Dopiero kiedy oddasz się tej emocji i zaczniesz ją czuć, kiedy będziesz jej doświadczać tak, jak doświadczasz na przykład smaku lodów, których nigdy nie jadłaś i liżesz z zaciekawieniem i nie myślisz wtedy o sobie, nie myślisz o tym, co w twoim życiu się dzieje, nie? Tylko cała jesteś wtedy oddana temu smaku. I wtedy znikasz ty jako podmiot, jest tylko ten smak, jest zachwyt tym lodem albo zachodem słońca, albo ciszą w lesie, ale kiedy tylko zwrócisz uwagę na to, że o, jak jest cicho, o, jak jest pięknie, o, jak ten lód fantastycznie smakuje, to od razu się kończy ta bajka o wyzwoleniu. Tak długo, póki jesteś w stanie nie kontrolować właśnie siebie i tutaj jest to nieporozumienie w medytacji, w internecie wciąż o tym słyszę,
że wielu nauczycieli duchowych zwraca na to uwagę, żeby umysł kontrolować. Ale kto ten umysł chce kontrolować, jak nie ego? Jest tylko ten podmiot, który, no może o nim dzisiaj już nie będę mówił, bo nie zdążyłem pomedytować, nie? Ale jest tylko ten podmiot, który jest na poły sztuczny, na poły prawdziwy, który jest potrzebny do tego, żeby działać w tym świecie, ale też bywa no właśnie uciążliwy, bo on wciąż czegoś chce, to właśnie on czuje się źle, to właśnie on poszukuje wyzwolenia, to właśnie on się we wszystko miesza, a kiedy poznajemy medytację, okazuje się, że możemy oswoić go i możemy tak zrobić, że ten, no właśnie, sztuczny czy niesztuczny, to ego, ten fantom ja, że kiedy on nawet pojawia się, ale nie ma utożsamienia z tym, co jest, kiedy podmiot ja się nie utożsamia z tym, co jest, kiedy podmiot ja nie mówi, że to ja się źle czuję, kiedy po prostu przychodzą nerwy, kiedy pojawia się złość, ma prawo pojawić się taka myśl, że jest trudno, że jest ciężko, no ale jak w tą myśl wchodzisz, no to budujesz też odpowiednie samopoczucie, nie? Tak jak mówiłem, to do czego kierujesz uwagę, buduje twój stan emocjonalny. Jeśli skierujesz przez przypadek uwagę, czy zadzieje się w twoim życiu coś, ma prawo, nawet jeśli świetnie już jesteś mistrzem medytacji, też ma prawo przyjść jakaś silna emocja w obliczu jakiejś, nie wiem, silnego wydarzenia w życiu, nie? Może się coś pojawić, ale to jest bardzo szybko wtedy utylizowane, jeśli jesteś już w medytacji dobrze obeznany, jeśli masz tą łatwość puszczania tego wszystkiego, to jest naprawdę strasznie uwalniające, bo pomimo tego, że ta osobowość nam się nie zmienia i pomimo tego, że możemy mieć tendencję do końca życia, do tego, żeby się, nie wiem, czy czegoś bać, czy być nerwowi, czy nie wiem, mamy jakieś kompulsje, wstydy i tak dalej, okazuje się, że w medytacji, kiedy pozwalamy temu być, kiedy oswajamy się z umysłem, kiedy, bo to umysł, to wszystko umysł, nie? To wszystko umysł, to umysł. Kompulsje, strach, to wszystko umysł, to wszystko jest w tak zwanej głowie, nie? Kiedy tego nie tłumisz, kiedy nie uciekasz od tego, kiedy nie odcinasz się alkoholem, pracoholizmem, kiedy w medytacji nie próbujesz osiągnąć spokoju, tylko kiedy doświadczasz po prostu tego, co jest, to wtedy dzieje się ta niesamowita sprawa, że przychodzi to uwolnienie. I paradoksalnie, no właśnie, mówią nam, mi mówili o tym, że o, słuchaj, jak będziesz wiele, wiele lat medytował, to będziesz się czuł dobrze, bo wszystkie problemy od ciebie odejdą. Więc powiedziałbym, że po wielu, wielu latach medytacji czuję się dobrze, bo choć problemów jest dużo więcej niż było kiedyś, to nie stanowią teraz problemu. I tym jest właśnie medytacja i to staram się przybliżyć, że mamy coś takiego jak ta katana, jak ten miecz tego samuraja, który
prawda, możemy wyciągnąć jako oręże świadomości i pamiętać o niebie i piekle, o tym, że to jest tylko w naszej tak zwanej głowie, nie? Że możemy wyciągnąć ten miecz i kiedy ten miecz jest mieczem świadomości, to wtedy wiemy, że ten miecz nie służy do tego, żeby uderzać w przeciwnika, tylko żeby odcinać myśli. Bo nie chodzi o to właśnie, żeby nie myśleć, bo nie mamy na to wpływu. Myśli pojawiają się i mogą do nas przychodzić najróżniejsze myśli, nie? I to każdy z was wie, że nieraz przychodzą myśli kompletnie kosmiczne, ale jednak mimo to nie wchodzimy w nie, prawda? Różne rzeczy ludziom się w głowach pojawiają. Nie wiem, czy wszyscy są tego świadomi, ale nieraz są takie myśli, które pojawiły się, bo się pojawiły, no ale wiesz, że sam się z tego śmiejesz, no, że nie wchodzisz w tą myśl, nie? Załóżmy, nie wiem, no, zobaczyłeś, że coś dzieje się, co tobie sprawia Schadenfreude, czyli komuś się dzieje krzywda, a ty masz z tego radochę, nie? I nagle widzisz, że pojawiło się takie uwarunkowanie po prostu, bo tak działa umysł. I to jest normalne. Większość ludzi tak ma, że po prostu jeśli w ich życiu jest trudno, źle, a komuś coś innego się źle dzieje, to może bardziej chodzi o z tą stronę pojednania, nie? Że nie jestem sam, że nie tylko ja mam tak przechlapane i stąd jest ta tak zwana Schadenfreude. Ale kiedy właśnie jest ten, kiedy jest ten miecz świadomości, kiedy widzisz to w tym świetle świadomości, nie? Że wow, że przyszła taka myśl, nie? Że fajnie, że mu się coś złego stało, nie? Ale że widzisz, że wow, że to była taka myśl, nie? Ale lecisz mu zaraz pomóc, nie? Bo to jest takie normalne, nie? Więc tak samo jest i tutaj w medytacji, kiedy siedzimy w medytacji i pojawiają się myśli, mogą się pojawiać i wiecie, to nie jest tak, że jak ktoś dłużej medytuje, to mu się mniej myśli nie pojawia. Umysł ma to do siebie, że jest taką maszyną samoindukującą się i tych myśli się tam pojawia cały czas sporo. Ale tak jak powiedziałem, mamy tą moc jako w tej formie ludzkiej, mamy tą moc niewchodzenia w tego. Mamy tą moc świadomości, że jesteśmy w stanie się zorientować, że możemy nie wejść w myśl. I możemy się też zorientować, że im głębiej wchodzimy w jakiś problem, w jakieś zagadnienie, tym bardziej się z nim wiążemy. I potem, jeśli długo o czymś myślimy, to potem to się do nas nawet przyczepia, nie? Nawet w nocy potrafimy się obudzić i o tym myśleć, nie? Tak właśnie działa umysł ludzki i kiedy poznajemy siebie samych, jak funkcjonujemy, jak funkcjonuje to ciało, ten umysł, kiedy poznajemy siebie samych, a każdy z nas inaczej funkcjonuje, to odkrywamy taką instrukcję obsługi do siebie i dzieje się niesamowita rzecz, bo potrafimy sobą zarządzić, tak? Że jest od strony, no właśnie, to paradoksalnie można powiedzieć, że to jest kontrola, ale to jest zarządzanie od strony świadomości, że to nie ty decydujesz, nie? Tylko sprawy dzieją się i w świetle świadomości zapadają odpowiednie decyzje, takie właśnie, żeby jeśli idziesz w stronę świadomości, jeśli idziesz w stronę otwartości, wtedy się pojawia ta przestrzeń spokoju, który jest najwyższą formą szczęścia. Na tym zakończę mowę Dharmy.
Zaproszę Was teraz do wspólnej medytacji. Proponowałbym, żebyśmy dzisiaj sobie zrobili taką medytację prowadzoną, żebyśmy się rozluźnili. Na koniec pozostawię Was samych sobie. Może nie na sam koniec, ale na sam koniec jeszcze zostawię tam parę minut na pytania. Ty o tym pewno nie wiesz, ale my często po spotkaniu, w zasadzie to chyba zawsze, przenosimy się w kuluary, idziemy do knajpy i tam jeszcze dalej sobie rozmawiamy, więc jeśli masz ochotę, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Ja zresztą nie wiem, dziś nas jest mało, to sobie potem ustalimy, czy idziemy, gdzie w ogóle, co i jak, ale to już na sam koniec spotkania. Okej, kochani, ułóżcie się tak, żeby Wam było wygodnie.